Jolanta Lot nie żyje. W piątek 1 kwietnia dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci aktorki. Widzom była znana z ról w wielu filmach, które dzisiaj nazywane są kultowymi. Lot zagrała między innymi w Polowaniu na muchy, Potopie, komedii Brunet Wieczorową porą, czy Rejsie Marka Piwowskiego. Wystąpiła też w serialu Doktor Ewa. W ostatnich latach widzowie mogli ją zobaczyć w roli sympatycznej babci w Barwach Szczęścia. Aktorka była też ceniona przez miłośników teatru. Można ją było zobaczyć na stołecznych scenach Syreny, Klasycznego, Narodowego, Małego i Studio. Od 1989 roku prowadziła wraz z mężem Lot Lachman wideoteatr Poza, znajdując dla niego siedzibę w Pałacyku Szustra w Warszawie. Spektakl tego teatru otrzymał Fringe First na festiwalu Fringe w Edynburgu. Za swoje osiągnięcia zawodowe została uhonorowana brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odeszła znakomita aktorka, pełna energii, miłości do sztuki, teatru i ludzi, ciepła, serdeczna, życzliwa, z wielkim poczuciem humoru koleżanka. Żegnaj, Jolu, piszą przedstawiciele ZASP w informacji w mediach społecznościowych.